Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak by wyglądało Twoje życie, gdyby nie było w nim radości? Jak wyglądałyby Twoje dni, gdyby nie było w nich uśmiechu, spotkań z przyjaciółmi, tych radosnych chwil, które tak bardzo uwielbiamy przecież? A wyobraź sobie, że są ludzie, którzy nie doświadczają radości, którzy z własnego powodu nie chcą zobaczyć tej radości, która ich otacza. Popatrz, że są osoby, które nie chcą zobaczyć Bożego działania w ich życiu. A przecież kiedy przyjrzymy się naszemu życiu, zobaczymy, jak wiele radości doświadczamy dzięki współpracy z Jezusem Chrystusem. Chcę, abyśmy razem wyruszyli dzisiaj na pewną wyprawę w poszukiwaniu radości i szczęścia, która towarzyszy Jezusowi Chrystusowi i osobom wierzącym. Tak naprawdę musimy naszą wędrówkę w poszukiwaniu radości rozpocząć od Ewangelii. W Ewangelii świętego Łukasza znajdziemy słowa, które nam wskażą, gdzie szukać tej radości, gdzie szukać szczęścia. Pan Jezus w 10 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza mówi nam, że prawdziwa radość chrześcijanina powinna być z tego, że nasze imię zapisane jest w niebie. Niesamowicie ważna informacja dla każdego z nas. Mamy po co żyć, mamy po co kochać, mamy po co starać się, bo mamy szansę być zbawionymi, bo przygotowane jest dla nas miejsce w Królestwie Niebieskim. Żaden hotel, żaden pensjonat nie zapewni ci takiego komfortu przebywania, jak Bóg zapewnia ci w niebie. Popatrz, że jeżeli pójdziesz do nieba, z niego nigdy nie wyjdziesz. Zawsze będziesz tam radosny, zawsze będziesz tam szczęśliwy. Ale popatrz, że już teraz na ziemi Bóg daje ci to szczęście. Popatrz, że ile razy tak naprawdę stajesz przed jakimś wyzwaniem, trudnym zadaniem, kiedy poprosisz Boga, kiedy zaprosisz Go do współpracy przy wykonaniu tej misji, którą ktoś ci zleca, którą sobie postawiłeś za cel, by ją zrealizować, spełnić, to zobaczysz, że kiedy Bóg ci będzie błogosławił, kiedy będzie odpowiadał na twoje prośby o Jego przychylność, o Jego łaskę, to koniec końców będziesz szczęśliwy i radosny z tego, że ci się udało coś osiągnąć. Popatrz, że radość jest darem Boga dla każdego z nas. I tak naprawdę chcę ci wskazać jeszcze dwie rzeczy, które mogą sprawić, że będziesz człowiekiem radości. Że choć na chwilę uśmiechniesz się, popatrzysz, że jednak coś potrafię zrobić razem z Bogiem, aby tej radości skosztować, tę radość uzyskać. Po pierwsze, zadanie i proste, i trudne. Po pierwsze, zanim cokolwiek zrobisz, na chwilę sięgnij i poproś Ducha Świętego. Odwołaj się do swojej wiedzy, do swojej relacji z Duchem Świętym. Poproś Go, aby ci dodał odwagi do tego, co ci za chwilę zaproponuję. Popatrz, jak wiele ludzi spotykamy w naszym życiu. Są to ludzie, którzy słyszą o Bogu, którzy słyszeli o Bogu, albo którzy jeszcze inaczej chcieli zapomnieć o Bogu. Misja dla ciebie. Napisz komuś z nich, z tych ludzi, że Bogu zależy na twoim szczęściu. Niesamowicie ważna, istotna informacja dla każdego z nas. Każdy z nas taką informację powinien otrzymać od kogoś, komu na nas zależy. Do dzieła. Ale zanim jeszcze to zrobisz, to jeszcze jedna okazja do radości. Chcę cię zaprosić, abyś tę radość odkrył, biorąc udział w konkursie Skarbiec Talentów. Jest to propozycja przygotowana przez Akademię Młodzieżową i parafię pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Lublinie. Zapraszam cię, byś wszedł na stronę internetową www.skarbiectalentów.pl. Tam się zalogował, a to pozwoli ci osiągać kolejne cele w twoim życiu. Kolejne pułapy, które sprawią, że będziesz bliżej siebie, bliżej drugiego człowieka, Boga. Przede wszystkim te etapy pozwolą ci stać się lepszym człowiekiem, również tym radośniejszym. Na koniec życzę ci jednego. Bądź człowiekiem radości. Wszystkiego dobrego, wszystkiego radosnego. Szczęść Boże.